Jackie! Woohoo! Słodziak to. Słuchajcie, witam was w krzywo. Mogłabym to zjeść. Dobra, zabieramy się do malinowej maseczki. Wow, konsystencja jest rewelacyjna. Zapach, po prostu spa. Jestem, siedzę w malinach. No pokażcie, trochę będziecie widać. No jest! Dzień będzie testował ze mną. Kochanie, będziemy testowali bielendę, tak? Słuchajcie, witam was. Dla was. Dzinek się już pokazał, tak? Witam was. Słuchajcie, ostatnio w Rossmanie, w ogóle ostatnio w Rossmanie będą teraz promocje, ale to odsyłam was do, w ogóle do mojego vloga, co na ten temat myślę, co mi się przydarzyło i tym podobne. Ale słuchajcie, znalazłam bielendę, nie wiem czy znacie coś takiego. To jest moim zdaniem inspirowane. Coś na podobieństwo tych maseczek właśnie w takich słoiczkach, co ma L'Oreal, nie? Te glinki, ale ja jakoś tak za glinkami osobiście nie przepadam. Jakoś mnie nie zachęciły te, wiecie, maseczki L'Oreala, nie wiem. Natomiast bielendę ogólnie w ogóle lubię i w ogóle przeciągnęło mnie to opakowanie. Kosztowała 23 zł, więc jest sporo, to jest na 12 aplikacji. Ja akurat wybrałam, bo do mnie przemówiły maliny i melisa. Melisa to jest taka uspokajająca i generalnie ta maseczka ma nawilżyć głęboko i łagodzić, ukoić skórę. Więc są jeszcze dwa rodzaje. Widziałam te jeszcze dwa rodzaje, zastanawiałam się nad napinającą, tak, i wygładzającą zmarszczki, ale tam był aloes i opuncja, chyba, nie pamiętam dokładnie, ale aloes mam w wielu kremach i ogólnie na zdrowie, Gina. Myślę, że jakoś nie byłam przekonana tego aloesu, a maliny mnie przyciągnęły. Ok, otwieramy. Maska redukuje powstały niewyprysków, reguluje wydzielanie sebum, zwęża rozszerzone pory, neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za proces starzenia się skóry, tak? Face mask, i ona jest na 12 razy, 100% składników naturalnych, Botanica Spa Rituals. Okej, okay, otworzymy w końcu, bo gadam. Teraz muszę buzię iść ogarnąć, znaczy umyć. Włosy może spiąć. Ale właśnie chciałam jeszcze znaleźć, ile im się trzyma generalnie. Słuchajcie, nabliżająca tutaj tak wygląda, tak? Piękne takie malinowe. Stosowanie 2-3 razy w ciągu tygodnia. Nałóż maseczkę na oczyszczoną skórę. Po 15 minutach zmyj ciepłą wodą. Ok. To otwieramy. Jest zapieczętowana ładnie. Otwieramy. Nie, jest dobrze, się otwierało. Wow, ale malinka! To idę ogarnąć twarz, przygotować ją i będziemy to nie jeść. Maliny za mną chodzą, ale będziemy to nakładać na buźkę. No, widzicie, tutaj mam trochę takie przebarwienia i Gina, serio, ona się dopiera do tego musu, wiecie? Nosa tu chce mi zamoczyć. Kochanie, to nie jest do jedzenia, też myślałam, że się najem tym. Słuchajcie, i mam tutaj takie niedoskonałości, to jest, wiecie, to jest po chorobie, braniu niestety Gripexu, to takie właśnie różne niedoskonałości mi wychodzą. Dobra, zabieramy się do malinowej maseczki Botanic Spa Rituals, bielenda malinowo-melisowa, tak? Jest fajna, chłodna. Jaka piękny kolor! Boże, ale mam ochotę ją zjeść. Naprawdę. Naprawdę. I to jest konsystencja taka fajna, żelowa.
Wow. I w ogóle to jest, wiecie, jak ja to nakładam, to jest takie aksamitne. Wow, konsystencja jest rewelacyjna. Zapach, po prostu spa. Jestem, siedzę w malinach. I jeżeli do końca, przez 15 minut, nie zjem tego z twarzy, to będzie... To będzie sukces, uwierzcie mi. I to jest, zobaczcie, tyle zużycie. Normalnie chcę się oblizać. Jestem tak, jakbym normalnie... Słońce mnie złapało na różowo, nie? Rewelacja. Okej. Okay. Zamykamy. Świetnie się to nakłada, powiem wam. No świetnie. Świetnie się to nakłada. Super to wygląda. Malinowo. Czekamy 15 minut. Widzicie to? Przybliżę się może. Zobaczcie, minęło 15 minut. Patrzcie, jak to zastygło. Ta musowa konsystencja kremu zrobiła się, tak jakby zaschnęła, ale wiecie co, mogę ruszać buzią, to nie jest napięte ani zaschnięte, tylko tak jakby, to jest w ogóle gładkie. Ale zobaczcie, widzicie? Ale wszystko zastygło, tak jakby zaczęło wchłaniać się. O, widzicie, wyglądam jak Indianin, czerwał na twarz. Także tak wygląda po 15 minutach. Wchłonęło się tak jakby to. To nie jest zastygnięcie, wiecie, tylko jakby ta konsystencja musowa, kremowa zmieniła swoje właściwości i ona stała się tak jakby zabarwieniem skóry, a nic nie czuć z tej kremowości, z tego co widzieliście, z tego musu, nie? Bo to jest krem taki. Tak? To tutaj zostało tak jakby tylko... Widzicie, malinowe zabarwienie, czerwona twarz, malinowa twarz się stała. Ale co jest zaskakujące, słuchajcie, mogłabym siedzieć i siedzieć, super komfort i cały czas, słuchajcie, przez te bite 15 minut czuję maliny. No po prostu jakbym siedziała w malinach. To jest naprawdę, rzadko się spotyka, żeby tak intensywny zapach czuć, więc jeżeli ktoś z Was nie lubi malin, to odradzam. Bo to naprawdę tak jakbyście mus malinowy jedli. I to cały czas czuję. 15 minut i ja cały czas czuję ten zapach malin. Konsystencja się zmieniła. To tak jakby się właśnie ten krem, ta kremowość cała wchłonęła, a została jakby barwa tylko. Zabarwienie. Zobaczcie, czy ja też tutaj niedokładnie zrobiłam, ale widzicie? Dobrze. Komfort jest świetny, to nie jest nic naciągnięte, widzicie? Tu się nic nie marszczy, nie pęka, nie wiem. Nic się takiego nie robi. Dobrze, idę to zmyć i wracam do Was. Aż nie chce mi się pozbyć, słuchajcie, tego z twarzy. Gdyby nie ten kolor, to bym ją zostawiła jeszcze do wieczora po prostu. No, ale tak nie wyjdę. A jeszcze planuję wyjść, więc okej, okay. Idę to zmyć. Słuchajcie, jestem z powrotem. Jest zaskakujące to, że cały czas, słuchajcie, czuję ten zapach malin. Kiedy zmywałam sobie, powiem Wam, jak najpierw zrobiłam. Wziąłam, zużyłam 3 waciki i po prostu tonikiem, wodą micelarną wzięłam, tutaj starłam, bo obawiałam się właśnie, że ten różowy kolor może zostać mi na ręczniku. Zawsze tam coś zostanie, tak, ale żeby mniej zostało, więc sobie tonikiem to starłam. Nie było problemu, myślałam, że będzie większy problem, bo to się tak wchłonęło, wyglądało na takie bardzo suche. Chociaż komfort buzi był świetny, ale widać było, że to się wchłonęło, tak? Więc myślałam, że to będzie ciężko, ale tonikiem ładnie to się rozpuściło, bardzo ładnie zeszło. 3 zużyłam, słuchajcie, i tutaj widać takie, było takie pesteczki tych malin. Boże, no to pięknie pachnie. I później ciepłą wodą wzięłam, jeszcze wmasowałam i to tak ładnie się rozpłynęło. Także w ogóle... W wodzie to pięknie schodzi, nic mocno nie zasycha, pięknie Wam spływa, osuszyłam ręcznikiem i zobaczcie, jak ładnie jest nawilżona, taka, wiecie, świeża, widzicie? Blask, no tutaj mam cały czas te przebarwienia, ale komfort jest rewelacyjny, słuchajcie, cały czas czuję maliny. No po prostu chodzę i chodzę tylko i...
Także słuchajcie, polecam Wam gorąco, z całego serca, Bielendę. Nie wiem jak te dwa pozostałe, ale myślę, że w przyszłości może spróbuję tego z aloesem, tego tą naciągającą, wygładzającą zmarszczki. Świetna konsystencja, świetny komfort noszenia, zapach jest rewelacyjny, naturalny. No po prostu zakochałam się w tej maseczce. Pięknie w ogóle opakowane. Rewelacja, świetna konsystencja, świetnie się nakłada, wchłania, przepiękny zapach, który się długo utrzymuje, piękna skóra, rozświetlona, taka odżywiona, taka, która dostaje więcej energii, bardzo łatwo się spłukuje, miło się spłukuje, w ogóle noszenie 15 minut to jest komfort, bo to jest jak siedzenie w malinach, także same ochy i achy, naprawdę serdecznie polecam Wam Bielendę z Melisa. Ja jestem zakochana. Dobrze. Napiszcie mi w komentarzach koniecznie, czy znacie te maseczki Bielendy, czy stosowałyście, jak się Wam sprawdzają, czy lubicie takie maseczki. Ja powiem Wam, pierwszy raz używam w ogóle takiej maski w takim słoiczku, żeby na kilka razy było. Jestem zakochana, po prostu ten malinowy wybór to był w dziesiątkę. Także napiszcie mi w komentarzach, czy stosowałyście, czy stosujecie, a może te dwie pozostałe próbowałyście. Ja jestem zakochana, to będzie mój ulubieniec na pewno. Witam wszystkich nowych, zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, słonko nosimy w sobie, malinowe koty z malinowym sercem dla Was. Słonko nosimy w sobie i do następnego. Pa, pa. Pa, pa. Uderzyłam się. Lodówkę. Brawo, ja. Dzinek, chcesz się pokazać? Chodź, no. Chodź, pa, pa, powiesz. Jesteś maliutka, no to nie wiem, czy cię będzie tu widać. O, widzicie, tu Dzinek mi towarzyszy. Patrzcie, on maliny czuje. Maliny czuje. Oblizała się.